Jezu, ja nie wiem. Oni to muszą znerfić. Matko, dopiero wstałem. Kawka w ręce. A tu takie śniadanko dali. Mówili je... Będę op rzeczy przez długo i nic nie będę robić. I gówno prawda. To patch noty, wersja 1.12.3. Nie czytałem tego jeszcze, także na świeżo. No, lecimy z tym koksem. PvP exclusive. Tylko jeden. Decrease the damage and damage animation of the shearing vacuum effect of the Swift Slash. Swift Slash to jest DLC zbustowany strasznie skill w PvP, więc nerfił go. Bardzo dobrze. Brawo, FromSoft. Nie do końca rozumiem, bo jest zmniejszony damage i animacja damage'u, więc może skrócą to też wszystkie gówna, co latają. General Balance Adjustment, co to może być. Increase the intelligence scaling of the Carrion Sorcery Sword and slightly decrease the base damage. Dobra, to dobrze. Bo dla tych, co nie wiedzą, jest w DLC pierwszy mieczyk, który można kastować, tak jak w Dark Soulsach 2. I on był ogólnie do dupy. On robił połowę damage'u normalnego jakiegokolwiek innego staffa. No dobra, ciekawe... No, decrease... Jakby zmniejszenie bazowej tej damage'u bazowego, to tak, on i tak mały damage robi, bo to rapier i to dwa typy obrażeń, więc... Ale zobaczymy, będę musiał przetestować, pobawić się, bo to jest ciekawe. Jeżeli on był chociaż 70%, 80% normalnego damage'u, to można by tego używać w jakichś buildach, a tak to... Extended the throwing attacks range for the following weapons. Okej, czyli wydłużyli zasięg rzucania, bo próbowałem tych do rzucania broni z DLC i ogólnie młotek i topór spoko, faska, ale nożami to ciężko kogokolwiek trafić, bo są tak po prostu krótkie. Okej, okay, czyli dagger i te okrągłe, to są backhand blady, czyli te wsteczne jakby odwrotne zakrzywione miecze, tylko że to są te okrągłe takie i jak R2 naciskasz, to rzucasz nimi, więc to jest spoko. Na nich też był strasznie krótki zasięg, R2 ciężko było cokolwiek trafić. Change the placement of the bosses in the refight against Golden Hippopotamus and Commander Gaia's bosses to be in the same positions. Okej, dobra, czyli zmienili po prostu, że Złoty Hipopotam i Gaius, jak podchodzisz do nich drugi raz, to zawsze zaczynają z tej samej pozycji. Nie, kurwa, bo tak było, że Gaius za pierwszym razem zawsze charge'ował z jednej strony, a jak wchodziłeś do walki, to na przykład był już po środku, nie? I to tyle. Bug fixes. Fix the bug that causes rolling spark skill to deal more damage. Okej, dobra. Czyli FromSoft żyje. Ogólnie perfumy, ja mówię weapon art, Ash of War do perfumów robił zbyt dużo damage'u. Zwłaszcza w PvP, wystarczyło rzucić go w glebę i jakby zamiast cała ścieżka się tworzyć tych perfumów, one wszystkie trafiały w glebę i od razu wybuchały. I po prostu one-shotowałeś bardzo dużo rzeczy i ludzi. Więc tutaj to był bug i zadawał więcej damage'u. Więc możliwe, że to już... Już się nie pobawicie. Fix the bug that caused rolling sparks and wall of sparks to deal no damage while some special effects were applied to the player. Najwyraźniej przy niektórych buffach aż właśnie rolling sparks i ten drugi nie zadawał w ogóle damage'u. Fix the bug where some special effects of right-handed weapon would also be applied to the following weapon skills when cast with the left. Tu chodzi o jakby ten toggle swapping, że lewą ręką kastujesz coś, no jakby, że masz broń w prawej, która ma jakiś specjalny efekt pasywny czy coś i go transferujesz. Feeble Lord's Frenzied Flame to jest ta pochodnia, co napierdziela frenzy wszędzie. Czyli to można było transferować, ten skill na drugą rękę. Discus Hurl, czyli rzucenie dyskiem, które... Jezu, ja nie wiem, oni to muszą znerfić. Ale dysk ma to do siebie, że można go spamować i mam wrażenie, że nie zżera staminy czasami. Mało tego. Jak rzucasz tym dyskiem, to on ma hitbox, jak go wyrzucasz i jak leci później. Więc jak chcesz na przykład ominąć ten dysk i w kogoś wlecieć, a on spamuje, to trafiasz po prostu w drugi dysk. Co dalej? Fix the bug where successfully guarding while attacking using the thrusting shield weapon type would consume less stamina than... Okej. Okay. Czyli nerfią cheezowanie, bo jest metoda, gdzie dosłownie gra za trudna, używasz tej nowej tarczy z tymi bolcami, są dwie, blokujesz cały czas i naciskasz atak. I wykonujesz atak, który jednocześnie blokuje i normalnie możesz po prostu nie patrzeć w ekran, klikać R1 i zabijesz bossy. Nie zwracasz uwagi na nic. Fix a bug that prevented players from cancelling the attack recovery of two-handed strong attack by rolling for certain weapons of the backhand blade's weapon type. Backhandami, czyli odwróconymi tymi mieczami, nie można było anulować animacji ciężkiego ataku rolowaniem, tak jak trzeba, więc teraz można. Bo są za słabe te bronie. Zdecydowanie. Nikt ich nie używa, żeby zabijać. Chociaż nie, w sumie one są lekkie i jakby PvE to one nie są jakby aż tak
przesrane. One są trochę dzikie w PvP. I to bardziej przez Ash of War, a nie. Fix the bug that caused the lightning perfume and frenzy flame perfume bottle weapons to deal double damage under certain circumstances. Czyli następne, znowu perfumy. Dobra, czyli mam nadzieję, że już ten Ash of War z wybuchem, bo to obstawiam, że chodziło o ten poprzedni, jakby Ash of War'y plus ten bug, który sprawiał, że one czasami zadawały więcej damage'u niż powinny. I dupa zbita. Fixed a bug where arcane scaling of Bloodfiend's arm weapon was higher than intended when setting an affinity. The status buildup of heavy attack was also reduced. FromSoft ogląda wszystkie YouTube. To jest następny build. Bloodfiend's Arm to jest nóżka kurczaka z DLC. Dosłownie, bo tu jakby refka jest do Dark Soulsów dwójki. To była broń, maczuga wielka, która Great Hammer, który ma bleed na sobie i się skaluje z Arcanem. I jak się go zinfuzowało jeszcze na bleed, żeby się bardziej skalował z Arcanem, to dosłownie jedną R2 wykrwawiało się gracza. A jeszcze jak masz poise, to jako invader po prostu podnosisz tu broń, stoisz, czekasz, aż ktoś podejdzie. Bam! I 1200 damage'u za jeden hit. Także, no, znerfili i status build-up, i skalowanie, czyli damage będzie obniżony i możliwe, że będzie do dupy broń całkowicie. Fixed a bug where faith scaling of the gazing finger weapon was not being applied correctly. To jest ten z jednego z bossów, tak. Dobra, czyli naprawili po prostu skalowanie. Nie skalowało się tak, jak trzeba. Ale to im się zdarza, że niektóre bronie się po prostu nie skalują zupełnie. Jakby skalowanie było na Elden Ringu na początku, w podstawce, że na przykład Arcane w ogóle nie skalował broni. Fixed a bug where damage animation of some attacks of the Fire Knight sword against players was different than expected. O, duży miecz tych rycerzy ognistych w kapturach, w czerwonych płaszczach. Jeżeli mieli duży miecz, to ten duży miecz, jak ty go używasz, on ma animację takie jak ten od Black Flame'a. Nie pamiętam, jak on się nazywa. W każdym razie ten śmieszny. To jest kolosal, który ma taką śmieszną jakby animację. Na pierwszym uderzeniu miał wyższy level ogłuszania niż powinien, przez co dwa pierwsze ataki zawsze kombowały. Nie można było wyrolować się z pierwszego ataku. I to jest bug, tak nie powinno być, żadna inna broń tak nie ma. Fixed a bug where the attack affinity of some attacks, Fire Knight, to jest to samo będzie. Zmieniają animację i zmieniają jakieś inne jeszcze właściwości ataków na tej broni. No i bardzo dobrze. Fixed a bug that caused some affinities for the following weapons to be higher than expected. Czy oni affinities tu używają jako skalowanie, czy jako właściwości konkretnych ataków? Dobra, Smith, Script, Dagger, Cirque, Axe. Okej, okay, czyli Smith skrypty są przejebane, nie wiem czemu. Golem Fist, Shield. Wydaje mi się, że chodzi o stunlock, które robią. Idziemy dalej. Fixed a bug caused enemies to heal when the maximum HP reduction gradual HP reduction effect applied to black. Okej, okay. Czyli był bug. Ten duch ma skill, w którym redukuje maksymalne HP i kiedy to znika, to powinno zostać puste. A tutaj był bug, gdzie po prostu ta ilość HP, która została ucięta, wracała z powrotem do przeciwnika i to tak nie działa, nie powinno działać. Fixed a bug that caused summoned NPCs to behave differently than expected under certain circumstances. Okej, okay, to mam nadzieję, że to jest Tolier. Spoiler troszeczkę. Przy ostatnim bossie, jeżeli Tolera quest się zrobiło, to on, jak się go przyzywa, stoi. Ja wiem, że on jest narkomanem. Ogólnie, nie wiem, czy wiecie. To jest jakby alegoria. Chyba dobre słowo, nie wiem. I on stał. On nie wchodził w ogóle, on się nie ruszał i przez pierwsze chyba pół minuty nie wchodził na arenę. Także był jakby zmarnowanym slotem przez jakiś czas. Fixed a bug where the unblockable bite attack of the golden hippopotamus would connect with players more... A, czyli jednak. Nie chciałem bullshitować, bo nie chcę nigdy, jak mnie coś trafi, to krzyczeć, gra niesprawiedliwa, ja zdodżowałem, bo to gówno prawda zazwyczaj. Ale dobra wiadomość dla wszystkich gówniaków, co nie potrafią grać. Złoty hipopotam rzeczywiście, kiedy biegnie i próbuje cię złapać w paszczę, tego się nie da zablokować, ale tu jest napisane, że zbyt łatwo, jakby hitbox był za duży, zbyt łatwo łapał ludzi, nawet jak się dodżowało. Fixed a bug that caused text to display differently than expected. To nie wiem gdzie, kurwa, co to jest, ale okej. Okay. Several other performance, okej, okay. Czyli performance zwiększamy, wszystko fajnie. Unstable performance fixes. PS5 version of the game. Unstable frame rate may be improved using rebuild database option. Okay. Ray tracing może być włączony. To wszyscy wyłączamy ray tracing, to nie robimy tego. Okej, okay, to mi się zdarzyło. W wersji PC czasami inappropriate activity detected, czyli jakby on się zachowuje tak, jakby coś robisz podejrzanego w tej grze, coś nie tak. Nie, cheaty, coś, nie cheatujesz, to po prostu jest ostrzeżenie i ono czasami się pojawia. Fix the issue, dobra, czyli integrację sprawdzić gier i restartować. Okej, okay, i to tyle. I to jest wersja 1.12.3. Dobre zmiany, dobry początek, FromSoft żyje i naprawia bugi. I naprawia, ty kurwa... Obskile. No dobra, to by było na tyle i... Nara!